Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Przedstawię Wam moje wnioski po spotkaniu Polska-Turcja. Będzie to tak wypunktowane. Kiedyś, kiedy jeszcze grała kadra Paulo Sousy czy Czesława Michniewicza, to po tych towarzyskich spotkaniach przedstawiałem Wam wnioski przed wielkim turniejem, ale powiedzmy sobie szczerze, te mecze towarzyskie przed wielką imprezą nie są do końca miarodajne, bo selekcjonerzy danych reprezentacji ukrywają te swoje najlepsze atuty. Często przegrane czy wygrane nie są takim zwiastunem wielkich zwycięstw czy przegranych, więc tak uważam, że w tych spotkaniach przede wszystkim liczy się to, aby wygrać, żeby jakby podbudować te morale zespołu. Dwa, nie doznać ciężkiej kontuzji, żeby nasi najlepsi zawodnicy nie zostali wyeliminowani z turnieju. Sprawić radość kibicom, zdobywać bramki, dobrze się pożegnać z fanami przed wyjazdem na wielką imprezę. I zobaczcie, Michał Probierz zwyciężył w tych dwóch spotkaniach. W związku z tym te morale tego naszego zespołu przed tymi meczami przeciwko Holandii, Francji czy Austrii są na pewno bardzo dobre. Kolejny ważny aspekt to zwycięstwo z drużynami, które jadą na Euro. Reprezentacja Ukrainy grała w galowym składzie. Zwyciężyliśmy pomieszanym zespołem. Galowa nasza jedenastka pokonała reprezentację Turcji. Również to jest dobry wynik, ale tak jak mówię, nie róbmy balonika, nie pompujmy tego naszego, nie bądźmy takimi entuzjastami. Ukraina, reprezentacja Turcji, to są silne zespoły. Kilku piłkarzy Turcji gra w Madrycie, w Mediolanie, w Atalancie. Turcja może być czarnym koniem tego turnieju, ale pamiętajmy, Francja jest silniejsza, reprezentacja Holandii również jest silniejsza od Ukrainy. Ale cieszy mnie to, że zwyciężyliśmy, bo często z takimi zespołami jak właśnie Ukraina czy Turcja, nie remisowaliśmy, nie potrafiliśmy wygrać. Na pewno jest taka mentalność zwycięzców, morale są na wysokim poziomie. Michał Probierz kontynuuje taką swoją serię bez przegranych spotkań, co pewnie wielu kibiców zaskakuje, ale jeżeli chodzi o grę, zarówno w tym spotkaniu przeciwko Ukrainie, jak i Turcji, można się do tego przyczepić, ale cieszy mnie to, że jest skuteczność, że są zwycięstwa, że potrafiliśmy zwyciężyć z Turcją bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, bo pamiętamy, że Lewy około 30 minuty doznał kontuzję. Lewy nie strzela bramek, strzelają inni. To też jest pewnego rodzaju ważny aspekt, plus taki, że ta reprezentacja powoli uczy się wygrywać bez lewego. I pojawia się teraz tutaj problem, bo urazy. Gola zdobył Świderski i także do tego jeszcze Zalewski. Świder, który jest drugim napastnikiem po Robercie Lewandowskim, doznaje kontuzji. Można powiedzieć, że mamy pewnego rodzaju dramaty, jeżeli chodzi o kadrę Probierza wśród napastników. Pamiętamy, za czasów Paulo Sousy kontuzji doznał Milik, Piątek, nie pojechali na wielki turniej, a tutaj istna katastrofa, bo w meczu z Ukrainą Milik wracający do formy w drugiej minucie kontuzja, nie ma go na Euro, to jest druga impreza, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, kiedy nie jedzie. Mamy spotkanie z Turcją, Świder zdobywa bramkę na 1-0.
i robi taką cieszynkę a la kapustka. Po co on wyskakiwał tak po zdobytym golu? Ja rozumiem pewnego rodzaju emocje, piłkarz się cieszy. No ale powinien jednak, no po prostu, no bez żadnych takich skoków, no bo wiadomo, trawa to jest taki nierówny teren, można źle skoczyć, można sobie coś naderwać i jest problem i mam nadzieję, że lekarze zrobią wszystko, co w ich mocy, no bo jeśli Świder nie byłby w stanie, no kogo? Benedykczak gdzieś tam w obwodzie jest, jest Szymon Włodarczyk, no takich napastników golladorów, którzy by gwarantowali taki poziom i sprawdzili się na poziomie polskiej reprezentacji, nie mamy. Świderski strzelił tego 11 gola dla reprezentacji. No mam nadzieję, że jednak będzie w stanie pojechać na Euro. Plus do tego Robert Lewandowski, no kolejny taki dramat, katastrofa, no bo przecież Lewy w 30 minucie najprawdopodobniej miał, jak doznał jakiejś takiej kontuzji mięśniowej, jak donosi Mateusz Borek, no to jest właśnie przykre, wchodzi w drugiej połowie piątek, no marnuje sytuację strzelecką, mam nadzieję, że Lewy powróci do formy, Romańczuk, kontuzja, więc można powiedzieć, że no jakby los tej kadry Michała Probierza nie oszczędza i w pełni rozumiem tą jego minę w czasie tego spotkania, kiedy był trochę skrzywiony, no bo ważni mu napastnicy wypadają. No i tak jak mówię, gole cieszą, wygramy, ale te urazy to problem. Cieszy mnie postawa Zaleskiego. Ten piłkarz może w Romie nie gra regularnie, szczególnie po zmianie trenera pod wodzą De Rossiego. Nie cieszy się takim zaufaniem, ale za kadencji Michała Probierza ten piłkarz jest takim zawodnikiem kluczowym. Jeśli tak dalej będzie zdobywał gol za golem, asystował, to ten nasz wahadłowy w niedługim czasie może zadomowić się w polskiej reprezentacji i grać na miarę Jakuba Błaszczykowskiego. Tak uważam. Fajnie, że ta bramka dała nam jego zwycięstwo. To najlepszy zawodnik tego spotkania. Cieszy postawa Wojtka Szczęsnego, który w tym spotkaniu kilkakrotnie naprawiał błędy naszych obrońców. Bednarek, Dawidowicz, Kiwior z tej trójki. Kilka takich błędów miał właśnie piłkarz Świętych. Cieszy to, że Dawidowicz był w pełni zdrów. Kolejny raz pokazał ten swój najlepszy atut, czyli te takie prostopadłe podanie do napastników. Także dobrze czyścił w obronie. Kiwior tutaj był taką osobą wiodącą w tej naszej defensywie. Przemysław Frankowski zdecydowanie mniej, bym powiedział tak, przebojowy jak Zaleski. To był taki średni jego mecz. Mnie martwi w tym spotkaniu środek pola, bo Śliż, szczególnie Piotrowski, który notował straty, i Zaleski, no zawiedli mnie w tym spotkaniu. Tu patrzę na rezerwowych. Podoba mi się postawa Kacpra Urbańskiego, ten piłkarz, który w spotkaniu przeciwko Ukrainie, następnie przeciwko właśnie Turcji rozegrał swoje drugie spotkanie. Mógłby w tym meczu zdobyć nawet bramkę, ale nie wykorzystał idealnego dogrania. Cieszy mnie, że taki zawodnik z Bolonii, z topowej ligi, ale jednak pamiętajmy, jeszcze taki nastolatek wchodzi z taką niebywałą pewnością siebie. Ale chciałbym, żeby ten zawodnik na Euro oczywiście zagrał kilka spotkań, ale żeby nie przepadł taki jak Kozłowski. Pamiętamy, jak kilka lat temu, w podobnym czasie, jakby cieszyliśmy się, radowaliśmy się, że wtedy piłkarz Pogoni Szczecin wchodzi jako taki pewny siebie, bez kompleksów piłkarz, a potem jednak no, w tej kadrze się nie zadomowił. Chciałbym, żeby Urbański był takim kapustką. Kto mnie tutaj rozczarował, no to na pewno piłkarz Lecha Poznań, Salomon, zawodnik, który, jeżeli chodzi o kadrę, do tej pory nas nie zawodził. Michał Probierz jakby upatruje
w tym piłkarzu takiego zawodnika jokera, jakby potencjalnego następcę, przykładowo Bednarka. I w tym spotkaniu towarzyskim przegrał moim zdaniem no, szansę na grę w pierwszym składzie, jeżeli chodzi o ten mecz przeciwko Holandii, no bo piłka Szlecha, kiedy pojawił się na boisku, to może po prostu dziękować Bogu, że nie dostał czerwoną kartkę. Miał kilka takich niefajnych interwencji. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie wnioski po tym spotkaniu, bo tak jak mówię, spotkania towarzyskie często mogą zakłamywać rzeczywistość. Nie możemy popadać w taki hura optymizm i pompować balonika, mimo że wygraliśmy 2-0. Na pewno to cieszy, pewnie dużo takich kibiców, powiedziałbym kanapowych, takich, którzy nie oglądają regularnie naszej kadry, już będą mieli takie wielkie oczekiwania. W związku z tym w tym momencie apeluję do moich kolegów dziennikarzy z innych redakcji, nie nakręcajcie tak tej koniunktury, no bo pamiętamy, kiedyś też wygrywaliśmy takie spotkania za czasów Janasa, co Smolarek zdobył gola. Więc polska reprezentacja jest nieobliczalna. Cały czas, pomimo tych dwóch wygranych, ja uważam, że w tej naszej grupie śmierci cały czas możemy zaskoczyć. No bo Francja, Holandia na 10 spotkań z nami, 9-8 wygra, jedno przegra, jedno zremisuje. Oby te takie zwycięskie przypadły na Euro. Przede wszystkim musimy się skupić na tym spotkaniu przeciwko Austrii. A w meczach przeciwko Ukrainie i Turcji pokazaliśmy, że z takimi rywalami potrafimy grać i wygrywać. I powtórzmy co zrobiliśmy w tych spotkaniach przeciwko tym dwóm rywalom. No i myślę, że Austrię wtedy spokojnie pokonamy, a z Francuzami bądź z Holandią trzeba powalczyć o chociaż jeden punkt, żeby być pewnym wyjścia z tego trzeciego miejsca. Cieszy mnie to, że Michał Probierz w czasie swojej kadencji stawia na tych młodych zawodników. Także, że jakby ma takich kilku swoich piłkarzy, na których regularnie stawia. Widać, że tą dyspozycję, no, super formę ma Wojtek Szczęsny. W kontekście tych spotkań przeciwko Francji i Holandii może okazać się to kluczowe. Tu spoglądam na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem. Mam nadzieję, że Świder, Lewandowski będą w pełni sił, no bo ciężko byłoby znaleźć ich godnych zastępców. Jestem ciekaw, jakie wy macie wnioski po tym spotkaniu przeciwko Turcji. Jeśli podobał wam się mój materiał, pamiętajcie, łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i także pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały. Taki challenge tutaj wam zapowiadam. Udostępniamy tak moje materiały, żeby na moim kanale znalazło się 8000 subskrybentów. Powiedzcie żonie, koleżance, kolegom, znajomym, pasjonatom futbolu, czy także innych dyscyplin, że istnieje taki kanał Mikołaj Paweł Cichecki, gdzie tutaj przedstawiam wam no, bardzo dużo takich publicystycznych odcinków. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, w piątek już się rozpoczyna Euro, w związku z tym będę dla was komentował wybrane mecze, ale przede wszystkim będę skupiał się na tych spotkaniach polskiej reprezentacji. Skomentuję dla was te mecze. W międzyczasie będą pojawiać się materiały dotyczące sportu walki, piłki nożnej, koszykówki, no i także no, innych dyscyplin. Życzę wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!